Patakowie to zbiorcze określenie ludów zamieszkujących północną część Sumatry, długo przed nasileniem się europejskiej kolonizacji w XIX wieku. Wśród okolicznych ludów Patakowie postrzegani byli jako czarnoksiężnicy, a także łowcy głów. Ogromną rolę w społeczności Bataków odgrywali czarnoksiężnicy. Ich atrybutem były właśnie takie, jak tu widzicie, magiczne laski. Jak głosi legenda, ta środkowa powstała z ludzi. Otóż byli to brat i siostra, którzy prowadzili żywot kazirodczy. Za karę zostali zamienieni w drzewo, z którego wycięto później tę właśnie laskę. Batakowie wierzyli w Boga, którego nazywali początkiem początku. Stworzył na początku trzech synów, a później dla nich jako żony dolepił jeszcze trzy córki. Nie stworzył jednak ziemi. Uczyniła to jego wnuczka, która o ten przywilej walczyła z Bogiem podziemi. Udało jej się to tylko dlatego, że zamknęła go w jądrze ziemi. Do dziś odczuwamy jego szarpaniny jako trzęsienia ziemi. Jednymi z najważniejszych symboli w buddyzmie są odciski stóp Buddy. Te dzielą się na dwa rodzaje. Pierwsze to te mniejszych, naturalnych rozmiarów, które zostały ponoć zostawione przez samego Buddę. Drugie to większe, czyli takie ponadmetrowe, które znajdują się teraz za mną. W tym momencie są one umieszczone przeważnie obok świątyń jako ochrona przed złą karmą, a także jako miejsce, z którego Budda ze światów może cały czas oddziaływać na świat rzeczywisty. Avalokiteśvary to w buddyzmie określenia ludzi, którzy przez medytację dążą do osiągnięcia stanu Buddy. Te dwie figurki za mną łączone są z głosami nadnaturalnymi, a także ze współczuciem. Figury zostało już bardzo niewiele, ponieważ podczas wojny przeważnie były przetapiane na złoto lub srebro. Obok mnie znajdują się dwie buddyjskie figurki, z których tylko jedna przedstawia Buddę. Otóż jest to ta po lewej stronie. Natomiast klejnot na głowie Buddy oznacza łączność ze światem ponadnaturalnym. Bardzo ciekawa historia wiąże się natomiast z tą figurką po prawej stronie. Otóż jest to buddyjski mnich, który bardzo chciał się skoncentrować na medytacji. Niestety był tak atrakcyjny, że przyciągał uwagę nie tylko kobiet, ale także aniołów. Co by jej uniknąć, pozwolił sobie się nieco zapuścić i przegrał na wadze. Tak właśnie wygląda chińska biżuteria. Głównym celem jej istnienia nie jest jednak zdobienie tego, który ją nosi, a funkcja ochronna, gdyż w razie popadnięcia w jakieś kłopoty zawsze można było ową biżuterię sprzedać. Zwłaszcza popularne było przekazywanie jej sobie z pokolenia na pokolenie, a już najbardziej kobietom podczas zamążpójścia. Wtedy taka biżuteria, z którą przychodziły do nowego domu, miała im zapewnić odpowiednią wysoką pozycję w hierarchii. Nabożność synowska to jedna z podstawowych zasad w konfucjanizmie. Otóż nakazuje ona dzieciom, aby szanowały swoich rodziców. Wiąże się również z nią bardzo ciekawa historia, w której występuje bardzo biedny rybak, który wszystko, dosłownie wszystko, co zrobi na morzu, przekazuje swojej mamie. Mama natomiast przekazuje wszystko synowi rybaka, czyli swojemu własnemu wnuczkowi. W efekcie mama dosłownie gnie w oczach, a wnuczek ma się całkiem dobrze. I co robi rybak? Otóż zabija swojego syna. Różne wersje legendy podają, że wnuczek później cudownie ozdrowieje i ożywia. Chiński odpowiednik opery nazywa się Wayang i jak wiele rzeczy z państwa środka, powstał na długo przed tym, zanim upowszechnił się w Europie. Najczęściej stosowane instrumenty to mini bębenki, a także 3 lub 4-strunowe gitary. Tak właśnie w Malezji wygląda welon panny młodej pochodzącej z rodziny królewskiej. Jest wykonany w całości ze złota, chociaż sprawia wrażenie ciężkiego, to naprawdę jest bardzo lekki, także w ogóle nie męczy mięśni szyi. Osa Osa. Tak właśnie nazywano siedzenia osób szlachetnie urodzonych w Indonezji. Były one przedstawiane przeważnie w postaci lasary, czyli stworzenia z głową smoka i ogonem ptaka. Ilość głów smoka wyrażała to, jak głębokim szacunkiem darzono osobę siedzącą na danym krześle. I tak trójgłowy smok zarezerwowany był tylko dla osób najstarszych w danym rodzie.
takich właśnie katafalkach, jak ten za mną, przynoszono chińską boginię Mazu. Otóż była ona także bardzo ważna dla Singapuru, gdyż czuwała nad spokojem na morzu. Według legendy była córką rybaka, która potrafiła opuszczać swoje własne ciało. Podczas jednego ze sztormów wykorzystała tę umiejętność do uratowania dwóch braci. Trzeciego niestety z braku czasu zostawiła na morzu. Aby odpokutować te winy, od teraz po wieki czuwa nad bezpieczeństwem rybaków zmierzających do portu w Singapurze. Jej towarzyszami są ucho śledzące wiatr, a także tysiącmilowe oko, które czuwają nad wszystkim, co dzieje się na morzu i donoszą o każdej niebezpiecznej sytuacji bogini Mazu. Makara to bardzo ważny wodny stwór występujący w mitologii indyjskiej. Otóż składał się on z części czterech zwierząt. Miał ogon ryby, trąbę słonia, paszczę krokodyla, a także ciało kozy. Ganesha to bardzo ważny hinduski bóg, uosabiający mądrość. Właśnie do niego modlą się młodzi Hindusi, uczniowie, studenci przed egzaminami. Jest to również bardzo specyficzny bóg, ponieważ zamiast głowy człowieka posiada głowę słonia. Wiąże się z nią bardzo ciekawa legenda. Otóż mama wybrała się kiedyś ze swoim synkiem nad rzekę popływać. Synek miał stać na straży, kiedy mama będzie roznegliżowana, brała kąpiel w rzece. Niestety, akurat nadszedł ojciec i chciał spotkać się z mamą. Synek jednak powiedział mu stanowczo, że mama powiedziała, że nie ma takiej możliwości, że ma teraz chwilę dla siebie, chwilę prywatności. Ojciec bardzo się zdenerwował i w przypływie gniewu obciął synowi głowę. Niestety, dopiero wtedy, kiedy przejrzał na oczy, dostrzegł całą brutalność swojego czynu, postanowił szukać jakiejś zastępczej głowy. Znalazł słonia, zabił go i przyczepił jego głowę swojemu synkowi, który teraz jest bogiem mądrości. Kobiece bóstwa w hinduizmie są bardzo pociągające, atrakcyjne. Wszystko dlatego, że uosabiają one postać matki, rodzącej, dającej życie, która również musi być powabna i po prostu atrakcyjna dla mężczyzn. Tak, w hinduizmie krowy są święte. Tak, w Indiach chodzą sobie wolno po ulicy. Ale jak dowiedziałem się już od pewnych mieszkańców Indii, niektórzy, to biedniejsi, raczą się już także wołowiną. Akurat to obok mnie jest Nandi, czyli byk, który służy jako środek podróżny Shiwie, bóstwu hinduskiemu. A dlaczego właściwie krowy są w hinduizmie święte? Otóż to przede wszystkim dlatego, że dają mleko, które jest podstawą życia. Urządzono nietypowe zawody. Otóż takich właśnie gumowych kaczek. Ta, która jest teraz obok mnie, jako pierwsza przepłynęła 5 km singapurskiej rzeki.